Witam wszystkich. Witam wszystkich. Oczywiście, jak zawsze, piękny dzień. Olbrzymie płatki śniegu spadają. Wiecie, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim? Przypomniało mi się teraz. Miałem co innego powiedzieć, ale przypomniało mi się teraz coś takiego. Najważniejsze są dla mnie dwa dni w życiu. Pierwszy to jak się urodziłem. A drugi to jak zrozumiałem po co. Dla takich chwil, tak jak teraz, warto żyć. Jest tak pięknie, taka cisza, w oddali żurawie. Gęsi co chwila przelatują, takie przepraszam, klucze niesamowite, po kilkaset, po 500, po 700 sztuk. Jak ja sobie przypomnę wcześniejsze moje życie, połowę życia w zamkniętych pomieszczeniach, w wielkim hałasie przy maszynach, a tutaj żyję zgodnie z naturą, zgodnie z porami roku. Wiecie co? Żeby znaleźć się w takim miejscu, tak jak ja teraz, nie chodzi o fizyczne miejsce, tylko chodzi o... Domyślcie się o co. To trzeba jednak, tak sobie teraz pomyślałem, to trzeba jednak zwariować. Trzeba być nienormalnym. Bo człowiek racjonalnie myślący by nie zrezygnował z dnia na dzień z pracy i rzucił wszystko i przeprowadził się 500 kilometrów dalej. Piękne wyzwanie, piękne doznanie. Piękniutko, nie będę was zanudzał. Pozdrawiam, do następnego razu.